Hej wszystkim, jestem Lizowski. Chciałem wam na początku bardzo serdecznie podziękować za taką aktywność pod moim maratonem z FNAF'a 4, która po prostu zniszczyła całkowicie 500 000 wyświetleń w jeden dzień, parę tysięcy nowych widzów, normalnie jesteście zajebiści. Z tej okazji mam dla was powtórkę z wczorajszego live'a, już obrobioną, przywerenderowaną i zrobioną tak, żebyście nie musieli przeskakiwać przez dwugodzinny materiał. I tutaj macie piękne dwie nocki z Five Nights at Freddy's w jednym odcinku, noc 6 i 7 już przed wami. I będzie jeszcze dzisiaj bonusowy film pod warunkiem, że zostawicie słodkiego lajka, okej? Okay? Zostawicie słodkiego lajka i mam dla was film ze Springtrapem, znaczy Plushtrapem, o ile wiecie oczywiście o co chodzi, ci z live'a wiedzą. Będziemy łapali pokemony, ale to zobaczycie o późniejszej godzinie, okej? Okay? Dlatego trzymajcie się i życzę wam miłego oglądania. A i jak będę gadał sam do siebie, to gadałem do widzów, nie mam autyzmu jak coś, okej? Okay? Czasami wyglądam jakbym miał, ale nie mam. Naprawdę. A tutaj w tym wypadku mamy tak, że musimy ciągle na to łóżko patrzeć, żeby za dużo tych miniaturek pluszowych Freddy'ch nie było za dużo. Po prawej od razu biegniemy. Gierka, jakbyś mi napisał, o której godzinie przychodzi Fredbear, to by było fajnie, wiesz, bo ja go taktykę mam na niego już i pokonanie go, jeżeli by chodziło na przykład o granie z nim przez godzinę, byłoby bardzo łatwe, bo ja potrafiłem 4 godziny z nim wytrzymać pod rząd w różnych podejściach. No tylko tak się stało, że no po prostu często mnie łapał pod sam koniec już. O 4 w nocy, dzięki za tą informację. Są 2 godziny grania z tym debilem. Patrzcie, no co za menda. Dobra, robimy raz. I szybki bieg po wygraną, nie? Czemu go tu nie było? Czemu go nie było wcześniej? Był, powinien tam być. Dobra, szybko. Widzieliście, były 3, nie miałem przesrane. Ale z tym będę teraz przesrane, bo trzeba go będzie tutaj zablokować. Przyszedł Bonnie. Ostatnia próba. Dobra, nie ma co, idę do Boniego, nie ma sensu tutaj z nim tak długo siedzieć. Boniego nie ma. Myślę, że taktyka jest taka, że po Bonim idziemy do Miśków. Po Miśkach idziemy do Foxiego, po Foxim od razu do Chiki. Jeżeli Chiki nie ma, to powtarzamy manewr odwrotnie. Bony. Bo niego nie ma, to od razu Foxy, bo już byliśmy chwilą Miśków. Po Foxy Miśki. I zaraz lecimy dalej. Bo Miśków jest tam zaraz tyle dużo, wiecie, od razu tam pójdziemy. Chciałem już tego... Chika jest w kuchni, więc... Więc możemy szybciej sobie tutaj poradzić z Foxym. Okej, okay, Foxy już jest w formie zdatnej do zniesienia przeze mnie. Nie wiem, czy tu był. Słyszałem bicie serca, ale... Bicie serca się nie liczy. Jednak zauważyłem, że też te miśki są strasznie... Strasznie uporczywe. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kurde, no teraz musicie mi jedno powiedzieć, czy znikają tamte animatroniki później po naszej przygodzie z tamtym Freddym. Raz. Jak trzeba sobie z nim poradzić? Weźcie, włączcie mi z powrotem tego moda, bo jak jeszcze raz mi któryś włączy subscriber moda, to osobiście zatłukę. O nie, 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 ciastek, 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 nie! Dobra, z ciastkiem mamy spokój.
A, czyli teraz przychodzi? Ajaj, szybciej! Ja mam jego taktykę właśnie. Zaświecić? I biec od razu w prawo. Widzicie? Wtedy sprawdzamy, czy on na pewno już jest tam. Bo jeżeli go nie ma... to trzeba szybko sprawdzić, co jest poza nami. Czy nie ma tej jego głowy takiej. Bo czasami jest tak, że go tutaj nie ma, ale on i tak przebiegnie. Przebiegnie zupełnie gdzie indziej. Szybko sprawdzę tą szafę za nami. Poczekamy, aż przebiegnie. No! Nie! Wracaj tam! Dobra, zdążyłem chyba. Jest. Ten to jest szybki, prawda? Sprinter normalnie, Usain Bolt! Nie, raczej go tutaj nie ma, prawda? Dobrze, nie ma go nareszcie. Ale to jest menda! Dawać 6 godzinę, śmiecie! Dźwięki mu się już mylą chyba. Dobrze! Czy mnie słyszysz? Nie wiem, czy... mnie słyszysz? Przepraszam. I smutna muzyka. Jesteś... zepsuty? Załamany? Wciąż? Jesteśmy twoimi przyjaciółmi. Wiem, czemu Foxy nie ma głowy! Nieważne. Czy... wciąż w to wierzysz? Jestem tu wciąż. I poskładam cię na nowo. Czy wy sobie ze mnie jaja robicie? Mam nadzieję, że poskładam na nowo oznacza bardziej coś w stylu, że on jest psychologiem, który się z nim kontaktuje. Fajnie w ogóle, że dzięki FNAF-owi tylu nowych widzów na kanał przyszło, bo widziałem statystyki. Po 2000 widzów na dzień. Zajebista sprawa. Zawsze zaczynam od tej strony, do której on biegnie. I tak go gonię powoli. Kurde! Misklik. O.
cika dalej w łazience. Cika jest bardzo długo w kuchni, to nam dało mały plus. Cika przyszła. A dla niej już jest za późno. Bo już wchodzi czwarta w nocy właśnie. Tak, wiem, że kuchnia nie łazienka, każdy może się pomylić. Szafa? Co teraz? Okej. Jest!